Także nie, nie działał sam. Zauważamy, że kolejny atak może być nieuchronny. Funkcjonariusze uchronić mają kluczowe obiekty, dworce, lotniska czy areny sportowe. Uczestniczy z mieszkańcami, rozmawiał o tym nasz wysłannik Adam Dąbrowski. To przerażające czasy, ale jakoś musimy sobie z tym radzić i żyć dalej. A obecność służb i wojska chyba w tym pomoże. Jestem przekonany, że oni zrobią co mogą, ale poziom podniesiony. Trzeba założyć, że tragedia zdarzy się znów. Wiem, że rząd dba o nasze bezpieczeństwo. Lepiej chyba, gdyby poziom krytyczny wprowadzono nieco na wyrost, niż gdyby popełniono błąd, nie wprowadzając go. Po tragicznych wydarzeniach w Manchesterze reagują też władze innych krajów. Prezydent Francji Emmanuel Macron chce przedłużenia do 1 listopada stanu wyjątkowego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament. Stan wyjątkowy wprowadzony został we Francji w 2015 roku w celu zwalczania terroryzmu. Niemcy zmieniają koncepcję zabezpieczeń imprez masowych. Minister spraw wewnętrznych poinformował, że zasady bezpieczeństwa trzeba zmienić m.in. ze względu na wiele imprez, które odbędą się w stolicy w ciągu przedłużonego weekendu. Mamy duże imprezy w Berlinie, ale także w innych miastach. Istnieją gotowe koncepcje bezpieczeństwa w takich sytuacjach, ale zostaną one jeszcze raz sprawdzone, także w Berlinie. Już rozmawiałam z odpowiednimi służbami w stolicy na ten temat. Szczególną uwagę musimy zwrócić na to, aby nic się nie wydarzyło zaraz po imprezie, gdy ludzie kierują się do wyjścia. Dlatego musimy na to zwrócić uwagę. Rzecznik prasowy berlińskiej policji Thomas Neundorf powiedział, że ponownie zostaną sprawdzone procedury bezpieczeństwa podczas imprez, które odbędą się w zbliżający długi weekend w Berlinie. Przyjrzymy się naszej koncepcji bezpieczeństwa, czy powinniśmy zmienić jakieś szczegóły, ale do tego jesteśmy dobrze przygotowani. Postawiliśmy betonowe przeszkody, postawimy w gotowości specjalne pojazdy, aby zablokować wszystkie przejazdy. W związku z zaostrzonymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa zaapelowano do uczestników imprezy o cierpliwość i zrozumienie podczas ewentualnych wzmożonych kontroli. Stolica Apostolska jest zadowolona z dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. W komunikacie wydanym po spotkaniu papieża Franciszka z prezydentem Donaldem Trumpem wyrażono satysfakcję ze wspólnego zaangażowania na rzecz życia, wolności religijnej i swobody sumienia. Więcej na ten temat Piotr Kowalczyk. Watykan ma też nadzieję na współpracę w dziedzinie opieki zdrowotnej i edukacji o pomocy migrantów. Z komunikatu wynika, że spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Obydwie strony są zadowolone z rozmowy. Po zakończeniu spotkania papież Franciszek podarował swemu gościowi medal z gałązką oliwną, mówiąc: daję to panu, aby był pan narzędziem pokoju. Prezydent Donald Trump odpowiedział, że nie zapomni tego, co usłyszał od papieża. Amerykański prezydent późnym popołudniem ma przylecieć do Brukseli. Weźmie tam udział w szczycie NATO. Piotr Kowalczyk, Polskie Radio, Rzym. Amerykański prezydent Donald Trump jest już w Brukseli i jutro spotka się z przewodniczącymi instytucji Unii Europejskiej, a potem weźmie udział w szczycie NATO. Kilka godzin przed przylotem Trumpa część stolicy Belgii została wyłączona z ruchu. W wielu miejscach ustawiono betonowe bloki. Na ulicach są wozy opancerzone, a powietrza sytuację w mieście monitorują helikoptery. Na szczycie Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Szef jego gabinetu, Krzysztof Szczerski, zapowiedział, że dla Polski najważniejsze będzie potwierdzenie trwałości decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Więcej na ten temat Małgorzata Bogacka. Szef gabinetu prezydenta, Krzysztof Szczerski, poinformował, że Andrzej Duda na spotkanie szefów państw i rządów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego jedzie z trzema zasadniczymi założeniami. Po pierwsze, chce uzyskać zapewnienie, że podtrzymane będą decyzje, które zapadły podczas ubiegłorocznego szczytu w Warszawie. Ważne jest to, żeby po roku od ich podjęcia po pierwsze skonkludować ich wdrożenie, a one w przypadku Polski zakończone, w przypadku krajów bałtyckich jest na etapie końcowym. Po drugie, żeby jasno powiedzieć, że te zobowiązania mają charakter nie jednorazowy. To jest realne przesunięcie struktury bezpieczeństwa NATO na kierunek wschodni, który ma charakter nie tylko wynikający z bieżącej sytuacji geopolitycznej, ale po prostu jest decyzją, która zmienia strukturę rozłożenia sił NATO na terytorium sojuszu. Prezydent będzie także oczekiwał potwierdzenia wzajemnych obowiązków członków sojuszu dotyczących wydatków na armię i modernizacji sił zbrojnych.
Andrzej Duda chce również aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat walki z terroryzmem. To to dotyka nas wszystkich, także w sensie osobistym, czyli kwestia terroryzmu i włączenia się NATO do wysiłku koalicji antyterrorystycznej. Państw NATO i NATO jako całości to będzie na pewno w dyskusji w ramach tego spotkania liderów. Polska ma swoich żołnierzy na misjach obserwacyjnych, na misjach szkoleniowych, na misjach patrolowych na Bliskim Wschodzie, więc tutaj także będziemy mogli aktywnie w tej dyskusji uczestniczyć jako kraj, który swoje obowiązki względem bezpieczeństwa międzynarodowego realizuje. Prezydent podczas spotkania w Brukseli będzie także podkreślał konieczność podtrzymania dotychczasowej polityki sojuszu w relacjach z Rosją. Krzysztof Szczerski zapowiedział także, że Andrzej Duda odbędzie podczas szczytu serię oficjalnych rozmów. Przed rozpoczęciem samych obrad spotkanie z sekretarzem generalnym NATO. W trakcie obrad prezydent spotka się z panią premier Theresa May, z premierem Wielkiej Brytanii, z panem prezydentem Francji. Zgodnie z zapowiedzią będzie pełne, dwustronne spotkanie bilateralne polsko-francuskie na najwyższym szczeblu po raz pierwszy po objęciu funkcji przez prezydenta Macrona i z panem prezydentem Rumunii w realizacji roli Rumunii jako partnera Polski w budowaniu bezpieczeństwa wschodniego kontynentu. W planach jest także spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podczas szczytu w Brukseli odbędzie się otwarcie nowej kwatery głównej sojuszu. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Mija druga rocznica wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta. W specjalnym telewizyjnym orędziu prezydent powiedział, że przez te dwa lata obozowi Zjednoczonej Prawicy udało się przeprowadzić wiele istotnych reform. Mimo, że wielu w to nie wierzyło. W opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe, wprowadziliśmy prodemograficzny program 500+, obniżyliśmy wiek emerytalny, z sukcesem zorganizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warszawie. Dziś jesteśmy krajem bezpiecznym, chronionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojska naszych sojuszników. Dynamicznie rozwija się polska gospodarka. To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przekonaniu, że stać nas jako naród na dużo więcej. Podkreślił prezydent. W dzień święta Konstytucji z 1791 roku ogłosiłem moją decyzję dotyczącą przyszłorocznego referendum, które ma na celu nakreślenie fundamentu przyszłej ustawy zasadniczej. Zwrócę się do Senatu Rzeczypospolitej, by referendum to odbyło się 11 listopada 2018 roku. Prezydent zaapelował do wszystkich Polaków, by oddali swój głos w referendum. Wspólnie stwórzmy naszą nową konstytucję, konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich. Powiedział Andrzej Duda. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Za jego przyjęciem zagłosowało 190 posłów, 238 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska. Poseł tego klubu, Tomasz Siemoniak, w przeszłości szef MON, w imieniu wnioskodawców mówił, że minister Macierewicz jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, a jego odejście byłoby na rękach rządowych. To obóz rządzący chciałby, żeby Antoni Macierewicz został odwołany, a wielu polityków opozycji życzyłoby sobie, żeby ktoś taki, kto dostarcza tylu skandali, tylu kontrowersji, jak najdłużej pozostał ministrem obrony narodowej. Pozostawanie Antoniego Macierewicza na tym stanowisku szkodzi bezpieczeństwu Polski. Najważniejszym grzechem Antoniego Macierewicza jest to, że wielu myśli, że on naprawia armię, a tymczasem tę armię demoluje. Do zarzutów odniósł się z gdzie masz ten wnos? Antoni Macierewicz mówił o zmianach polskim wojsku. Podkreślił, no to daję, to będę trzymać pogotowie, bo... ...obronny pokazał stan ...pokazał nie tylko jak wielka korupcja była w polskiej armii przez państwa wspierana, ale pokazał przede wszystkim, gdzie trzeba alokować pieniądze po to, żeby polska armia skutecznie mogła obronić Rzeczpospolitą. Co jego ministra broniła premier Beata Szydło. Odnosząc się do zarzutów stawianych przez wnioskodawców, odpowiem krótko. Antoni Macierewicz odbudowuje to, co wy zrujnowaliście. Dokonuje zmian, które przywracają polskiej armii siłę, a Polsce bezpieczeństwo. I ja, jako premier polskiego rządu, oczekuję, że konsekwentnie te zmiany do końca przeprowadzi. Premier podkreśliła również rolę Antoniego Macierewicza w polepszeniu naszych stosunków z sojusznikami z NATO. Sejm przyjął informację rządu w sprawie okoliczności śmierci Igora Stachowiaka rok temu na komisariacie we Wrocławiu. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik.
Na pojawiające się zarzuty wobec policji odpowiadał minister Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że wyciągnął konsekwencje wobec funkcjonariuszy zamieszanych w tę sprawę i zapowiedział, że nie będzie tolerował nadużyć. Dla policjantów, którzy nie będą przestrzegać prawa i wysokich standardów służby, nie ma miejsca tej formacji. Nie będę również tolerował braku nadzoru przełożonych, cichego przyzwolenia na takie zachowania czy prób ich usuwania. Moi poprzednicy na stanowisku szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji godzili się na iluzoryczny nadzór nad służbami. Ja na coś takiego się nie godzę. Takie zapewnienia nie przekonały posła PO Borysa Budki, który oskarżał wiceministra Jarosława Zielińskiego, odpowiedzialnego w rządzie za nadzór nad policją, o tuszowanie całego zajścia. Wstyd, panie ministrze, wykorzystuje pan śmierć człowieka do tego, by nie umieć powiedzieć słowa przepraszam. By kolejny raz atakować swoich poprzedników, podczas gdy nigdy w historii Polacy nie byli tak bezbronni, jak teraz po 18 miesiącach waszych rządów. Działania służb w sprawie śmierci Igora Stachowiaka spotykował także Jerzy Mojszkowicz z Nowoczesnej. Jest dla mnie oczywiste, że służby podległe prokuratorowi generalnemu oraz ministrowi spraw wewnętrznych ewidentnie mataczyły w tej sprawie. Dlaczego? To nie posiadanie tej wiedzy, a przebiegu zajścia na komisariacie i mając dostęp do nagrań, sprawa nie została wyjaśniona. Nikt nic nie tuszował, ani nie zamiatał pod dywan, odpowiada Beata Mazurek z PiS. Jej zdaniem opozycja w czasie debaty wykazała się ogromną hipokryzją. Krzyczeliście podczas wystąpień mojego klubowego kolegi, że za waszych czasów nikt nie zginął. To jest kłamstwo, ale to jednocześnie świadczy o tym, że dawaliście przyzwolenie na to, żeby ludzi bić, żeby się nad nimi znęcać. Za naszych rządów takiej zgody nie ma. Powtórzył to także sam Jarosław Zieliński. Wiceminister ocenił, że atak na niego to polityczna zemsta. Ja rozumiem, że państwo nie wybaczycie mi nigdy prawdopodobnie sprawy ustawy dezinfekcyjnej. Ja to rozumiem. Dopóki jestem w tym miejscu, z drogi, którą realizujemy, nie zejdę. Będę bardzo konsekwentny. Jeżeli chodzi o nadzór nad policją, będę robił wszystko wraz z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, żeby policja była blisko ludzi i dla ludzi, a że patologie wszelkie były stępione i eliminowane. Szef MSW nie rozważa dymisji swojego współpracownika. Podał wysłanczyk Polskie Radio 24. O nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dyskutował Sejm. Odbyło się pierwsze czytanie projektu. Zakłada on m.in. większy wpływ ministra sprawiedliwości na powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów. Jednak jak podkreślił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, głównym celem jest usprawnienie działania sądów. Ma temu służyć m.in. zasada losowania spraw, która zakończy nieprzejrzystą praktykę przydzielania spraw sędziom. Praktykę, która przybierała niekiedy wręcz formę ręcznego sterowania sprawami przez prezesów sądów, wysyłania na przykład zaangażowanych politycznych sędziów do spraw politycznych. Zasada równomiernego obłożenia sędziów sprawami. Obecnie nie tylko nie jest ono równe, co prowadzi do niesprawiedliwego podziału pracy w sądach, ale i przyczynia się do przewlekłości postępowań. Równomiernemu obciążeniu służyć ma elektroniczny system wzorowany na niemieckim, który ma ważyć gatunkowo poszczególne sprawy. Bartłomiej Wróblewski przypominał, że minister sprawiedliwości powinien sprawować realny nadzór nad sędziami i stąd propozycja, by to on powoływał prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych bez wymaganej obecnie pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Zwiększenie kompetencji ministra sprawiedliwości ma umożliwić szybkie działanie i zapobiegać bulwersującym społecznie sytuacjom, gdy prestiżowe funkcje pełnią osoby, które utraciły zaufanie. Jak w przypadku afery związanej z podejrzeniem wyłudzenia co najmniej 10 milionów złotych w Sądzie Apelacyjnego w Krakowie. Wszystkie kluby opozycji poza Kukiz15 sprzeciwiają się propozycjom zmian. Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki podkreślał, że minister sprawiedliwości będzie mógł powołać prezesów sądów bez konsultacji ze Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów danego sądu. Czyli prezesem będzie mógł być sędzia w Sądzie Okręgowym z Sądu Rejonowego albo w Apelacyjnym z Sądu Okręgowego. Bo to jest nieporozumienie, żeby prezes sądu pochodził spoza danego sądu, żeby nie był nawet sędzią danego sądu, a był sędzią sądu niższego szczebla. Wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej Barbara Dolniak zwracała uwagę, że nowy sposób powoływania sędziów jest odejściem od orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. To jej zdaniem stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady odrębności i niezależności władzy w
sądowniczą. Tak daleko idący wyprawy minister sprawiedliwości nie miał nawet przed rokiem 1989, gdyż wówczas obowiązkowe było zasięgnięcie niewiążącej opinii kolegium danego sądu. W obecnym prezentowanym projekcie nawet tak niewielkie ograniczenie przez władzę ministra w tym zakresie nie jest przewidziane. To sprzyja tworzeniu systemu, w którym sędziowie funkcyjni mogą być bardzo dyspozycyjni wobec ministra. Klub Kukiz 15 zadeklarował chęć dalszych prac nad projektem. Jak mówił poseł tego ugrupowania Jerzy Jachnik, zmiany są w sądownictwie konieczne, ale projekt nie jest dobry, szczególnie w zakresie zwiększenia kompetencji ministra sprawiedliwości wobec prezesów i wiceprezesów sądów. Projekt z druku 1491 nie jest projektem dobrym. On jest znowu zrobiony, kiedyś był robiony dla sędziów, a teraz jest zrobiony dla ministra sprawiedliwości i jego sędziów. A my byśmy w końcu chcieli, żeby sędziowie byli dla obywateli, czyli nie byli ani wasi, ani wasi. Krzysztof Paszyk z PSL szczególnie skrytykował przepis, według którego minister sprawiedliwości będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa w toku kadencji. To jest tak ogólnie sformułowane, że równie dobrze można zapisać, minister w każdym momencie może odwołać prezesa sądu, a więc nie tylko powoływanie, ale odwoływanie prezesów sądów ma być ułatwione. Tak by pan minister mógł, takie powstaje wrażenie, przebierać do woli i dyscyplinować tych nieposłusznych sędziów. Proponowana nowelizacja doprecyzowuje ponadto zasady składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń majątkowych oraz poszerza zakres danych zawartych w oświadczeniach. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała byłego właściciela OLB-10RKL, Krzysztofa Wicherka, oraz Transportu samochodowego, akcja protestacyjna nie odbyła się do tych dni.
polegała na tym, żeby móc ucierpieć jakkolwiek pacjent. Wszyscy będą zabezpieczeni, wszyscy będziemy wypełniać swoje zadania tak jak dotychczas. Natomiast będzie to polegało na oznaczeniu paradów przez założone wężeczki, które będą na antenach. Będą zapewnione w czarnych koszulkach i będą ulotki w takich czarnych informacji dla społeczeństwa i dla wszystkich, z czym związane jest walka protestacyjna. Jak dodaje Jacek Gawłowski, osoby, które rozpoczynają pracę jako ratownik medyczny, zarabiają niecałe 1800 zł miesięcznie, a ostatnio to zostało zapisane. Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nie wycofujemy się z zapowiedzi dotyczących etatyzacji ani trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego. Odpowiednie regulacje znajdują się w tzw. dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozumieją pracownikami ministerstwa. Czy sztuczna inteligencja zdominuje biznes w Europie Środkowej? Czy warto inwestować w nowoczesne technologie w takim kraju jak Polska? Na to m.in. i inne pytania próbują odpowiedzieć biznesmeni i przedsiębiorcy z całego świata zajmujący się przyszłością technologiczną biznesu. W Warszawie rozpoczął się kongres Future Tech. O szczegółach Marcin Chmielnicki. Warszawski Kongres Technologii Przyszłości jest kluczem potencjalnie zrealizowanego rozwoju zrealizowanego przez rząd. Radzi mi aktualny kongres technologii przyszłości. W Europie Środkowej. Nie mamy tutaj jeszcze wystarczającego tylko kapitału, dlatego jest bardzo duża dobra zależność związana z wszystkimi funduszami, które chciałyby z Europy Centralnej, z Polski zrobić taką nową dolinę Szanowną. To jest strategia naszego rządu i bardzo mocno idziemy w tym kierunku. Morawiecki jest przekonany, że polskie zaplecze państwowe, domysłowość przedsiębiorców i współpraca z instytucjami państwowymi może przynieść imponujące efekty. Nasza Komisja Nadzoru Finansowego również powołała specjalny zespół do pracy nad technologiami przyszłości. Bo Polska jest takim zagłębiem i fintech. Mamy szereg startupów, przedsiębiorców, którzy przebijają się skutecznie na całą skutecznie z rozwiązaniami właśnie fintechowymi. I to będzie przecież kongres jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie gospodarki, mówi jeden z organizatorów Marcin Podkopowski ze Stowarzyszenia Banków Długiego. Zdarzenie, które tutaj się odbywa przez te dwa dni, jest w całej poświęcone gospodarce cyfrowej. Analizując, w jaki sposób gospodarka cyfrowa już dzisiaj wywiera ogromny wpływ, wywiera ogromny piętno na to, w jaki sposób nie tylko operuje biznes, nie tylko jak my jako ludzie zresztą zupełnie w naszej polityce interakcyjnej z tego, w jaki sposób ciągle nie ma się lepiej, ale też jak to pani wynosi się zresztą. Marcin Podkopowski twierdzi, że kongres ten nie wspomina o zbudowaniu naczelnej redakcji sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Pani Jakub, zamach terrorystyczny w Manchesterze, w którym życie straciły 22 osoby, przyćmił emocje. Jakie miały towarzyszyć dzisiejszemu finałowemu meczowi piłkarskiej Ligi Europejskiej? Manchester United wygrał z Ajaxem Amsterdam, pełni podstępny trzeci do pierwszego gola, bo się na 4 minuty wcześniej w końca Manchester prowadził 1 do 0. Dziś finał Ligi Europejskiej, a 3 czerwca w Tarku zostanie wygrany najbardziej prestiżowy finał Ligi Mistrzów a Pucharu Europy. Real Madrid zagra z Juventusem Turyn. Proszę Państwa, stale w tych wyjątkach Polski pokonali Stalmok Zielona Góra 92 do 78 w trzecim półfinałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Bramiańcy Piotrowi Zielonego Góra nie muszą jeszcze powalczyć o przepustkę do finału, bo Wielka przedmiotą 3 zwycięstwa. Na razie Stalmok prowadzi 2 do 1. Czwarte spotkanie planowane jest na piątek w Ostrowie Wielkopolskim. Wczoraj do finału Mistrzostw Polski koszykarzy awansował polski cukier Toruń.
trzeci raz pokonując energię czarnych piłek. Tylko wyłącznie Rony i Smith-Jones przegrali jedną bramkę 24-25 z grającym tytułem Wiga Torowym Kielce. Pierwszym trójowym meczem Mistrzostwa Polski dawał się panu rozegrany przed oto w Kielce. Mecz był pożegnalnym występem Adama Wiśniewskiego. Wykonał trafił do Polski, który przeżył w Polsce w Mieście. Mecz w roku bronił do Stadionu. Polski zastępuje grał z Pistą w Stanie w Warszawie drugi mecz w turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Dwa pierwsze w Sochi dla Polek. Wczoraj w pierwszym spotkaniu Polski Pani Macierewicz, zresztą gości w tej
tyle, co się zmieści na jednym czy jednym z stadionów piłkarskich, a to się rozprzestrzeniło, a nie na ołowie. I z drugiej strony na odkładanie, demontowanie polskiego przemysłu obronnego, który ma takie samo znaczenie dla naszego bezpieczeństwa jak armia, bo to mało kto rozumie to, że także w Polsce są fabryki produkujące broń, no to na wypadek wojny to gwarantuje nasze bezpieczeństwo. No i jeszcze dwie kwestie fundamentalne, natomiast to, o czym wspomniał panie Margacie, to znaczy Polska jako jeden z pięciu krajów, który na to przeznacza 2% PKB na obronność, a ponad to w minionym roku kalendarzowym wykorzystaliśmy całość środków na zbrojenie środków przeznaczonych na ten właśnie kraj, czego nie realizowała poprzednia władza, czego nie udało się dokonać w poprzednich latach. Dlatego zastanawiam się, zachodzę w głowę, jakie argumenty tutaj ze strony opozycji mogły być tymi argumentami, którymi opozycja chciała przekonać opinię publiczną do tego, że Antoni Macierewicz jest złym szefem MON-u. Czy pan jakieś takie argumenty dostrzegł w całej tej debacie? Ja oczywiście nie dostrzegłem żadnych racjonalnych argumentów. Antoni Macierewicz jest jednym z najlepszych ministrów tego rządu, a i na pewno najlepszy minister obrony od 2009 roku. To nam nie ujęło, że to bardzo wiele niedobrych wykładów, które zrobiły to sprawę, szczególnie w zakresie uzdrowienia tej armii. Tutaj przez 8 lat Platforma Obywatelska wydała ponad 50 miliardów złotych na tak zwaną modernizację armii i jakby efektu na postaci zaspokojenia jakiejś polskiej potrzeby obronnej w całości nie ma żadnego, tak? No ponadto ja bym jeszcze na jedną rzecz chciałem się wskazać, bo to odsunięcie oficerów powiązanych i współpracujących z NATO potencjalnym, czy też przeciwnikiem NATO całego Rosją, dopiero teraz umożliwiło mi związane partnerstwo i współpracę. Jeżeli ludzie przyjaciele nie wyglądali, to wcześniej nic z Rosją ze Stanami podpisuje takie porozumienie, jak Polska chce zakończyć wojskowego bloku 2, no nie zasługuje na cień zaufania. To jest naprawdę ogromny cel. To teraz dlaczego skoro to jest tak dobrze, jak mówi pan redaktor, to jest tak źle. I już mówię, o co mi chodzi. Zadane pytanie o to, który z ministrów rządu premier Beaty Szydło najgorzej sprawuje swój urząd. Innymi słowy, kogo pan, pani z ministrów obecnych w rządzie chcieliby państwo odwołać. No i w tym zestawieniu bardzo wyraźnie wskazano nam szefa MON-u Antoniego Macierewicza, otrzymał 45% głosów. Drugi w zestawieniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 24%. Skąd taki wynik? No, dla mnie to zupełnie nie jest niespodzianką, bo o tym w ogóle pamiętam, tak? A już nie jestem młodym człowiekiem. Wszystkie siły komunistyczne, a następnie postkomunistycznej propagandy były skierowane przeciwko dwóm ludziom, przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu i Antoniowi Macierewiczowi, bo to są dla tego układu najbardziej groźne postaci, bo rzeczywiście mają możliwości i wymiany tego stanu rzeczy w Polsce. No i Antoni Macierewicz przecież od pamiętam, przedstawiany jako wariat, szaleniec, dano na łóżkach w obliczu kosza. No a ostatnio nawet jeszcze doszedł taki nowy ryż, bo w wywiadzie pamiętam to pana generała Pytla, który zawierał te umowy, że to były to ja opublikowałem te zdjęcia do pana generała z czapek rosyjskich matrosów, które są żołnierze Aurora. No i pan pułkownik Pytel pytał jeszcze, bo to taki nowy ryż, że to przedstawił pana ministra jako idiotę kompletnego. Bo tylko idiota kompletnie postanawia, jem pisałem, postanawia się wystawiać przed generałem służby tam wywiadu wojskowego i wlewać mu jakieś najtajniejsze.
tajemnicy polityczne. No to jest to kompletnie niepoważne. Natomiast wskazuje na determinację zniszczenia autorytetu tych właśnie dwóch ludzi, najbardziej niebezpiecznych dla układu bezpolitycznego w Polsce. To jeszcze, panie redaktorze, drugi temat. Dziś prezydent Andrzej Duda wygłosił telewizyjne radiowe orędzie z okazji drugiej rocznicy wygranych wyborów prezydenckich w roku 2015. I jeden cytat, pan pozwoli, z tego orędzia. Polska potrzebuje nowej konstytucji, by sprawnie i skutecznie się rozwijać, by być państwem zgodnym z wolą i obywatelami silnym, liczącym się na pokolenie, ale jednocześnie bliskie społeczeństwu. I to zdanie prezydent świętował w finale swojego orędzia. Wspólnie stwórzmy nową konstytucję. Konstytucję dla Polski i dla nas wszystkich. Tym samym notując pański pomysł przeprowadzenia referendum 2011 listopada przyszłego roku. Czy to jest pisał dostęp do jakichś nowych sił, które do tej pory wstrzymywały, żeby były przeciwne tej inicjatywie prezydenckiej? Ja mam nadzieję, że dotrze do tych negatywnych tak naprawdę zagrożonych. Nigdy nie wiem. Także ma być w moim samym rozumieniu debatą ponadpolityczną, bo tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś ma poglądy lewicowe, czy lewicowe, czy partyjne, bo mimo właśnie stawiamy poglądy, bo nie wiem, czy to powinien brać udział w takiej debacie, bo to określi to jest naszą przyszłość, czy to są to dzieci, bo to jest inna ważniejsza niż dotychczasowej prezydentury, co pan postrzega za
tylko nie wskazał, ale zupełnie inny prezydentem niż wszyscy pozostali. Dlatego jestem takim, do którego pana prezydenta Andrzeja Dudy trudno porównywać, no bo był mentorem, który zginął, właśnie pana prezydenta Dudy, który zginął tragicznie. Natomiast jeśli chodzi o innych prezydentów, no to aż nie wypada porównywać pana Dudy na przykład z poprzednikiem prezydenta Morawskiego, który nie został wyselekcjonowany po to, na Platformę Obywatelską po to, żeby był ci dobrym prezydentem, to wręcz przeciwnie, został wyselekcjonowany po to, żeby być prezydentem beznadziejnym, no i takim był prezydentem, bo przypomnijmy, że jego tam ten kandydatem, który w tych słabych wyborach była inna potwora, która była na tej akcji, czyli prezydentem Polski, chodziło o to, żeby żadną z nich nie zagroził, żeby nam to nie wystawił. No i to nie było po prostu prezydentem takim, jakim był, a wcześniej o tym mówić, prezydent tak naprawdę nowej ery w Polsce, nowej epoki, nowego otwarcia, które powinno być zwieńczone po pierwsze debatą konstytucyjną, a po drugie ustaleniem nowej konstytucji, która jakby powinna być przejęta na miarę wolnego narodu i wolnego kraju, jakim jest Polska. Bardzo serdecznie dziękuję. Opinie i komentarze. Zapraszam do przyjmowania kolejny temat, Dwoje Polaków jest wśród ofiar śmiertelnych na tym będzie pożar, który zginęły łącznie 22 osoby, jest to wiele zbawionych. Rekord spraw zagranicznych apeluje do Polaków przebywających w tym mieście o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb. No, moje pierwsze pytanie do pana jest następujące. Czy jest jeszcze realna szansa i nadzieja na bezpieczną Europę, czy nie musimy się przyzwyczaić? Ja uważam, że powinniśmy się przyzwyczaić do takiego podwyższonego stanu zagrożenia, że oczywiście my jako społeczeństwo nie mamy jakby takich narzędzi, które mogłyby w tym czasie nam jakoś pomóc w tym, ale no z tego jest właśnie ta grupa polityków, zarówno europejskich, jako Unia Europejska, jak i państw europejskich, żeby to bezpieczeństwo budować. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to bezpieczeństwo staje się zakładnikiem populizmu i takiego właśnie patrzenia tylko w tych różnych wszystkich kanałach i niestety te wszystkie nie zawsze idą w parze z bezpieczeństwem. Czasami i to wiemy doskonale, że mechanizmy zarówno wewnętrzne z państwa, jak i międzynarodowe czasami powodują taki niekorzystny obrót sytuacji, że właśnie zagrożenie powoduje wzrost popularności niektórych polityków i to jest niewątpliwy problem. Właśnie w takich demokracjach, które gdzieś tam troszkę się pogubiły być może w różnego rodzaju systemach takich wewnętrznych, politycznych, właśnie skomplikowanych politykach, takich jak polityki migracyjne, integracyjne, to wszystko jest skomplikowane i wymaga moim zdaniem powiązania bardzo mocnego polskich polityków. A niestety z mojego też prywatnego doświadczenia, gdzie rozmawiam z politykami i ze światem, i innym świata nauki, wynika, że bardzo często nawet naukowcy wchodzący do świata polityki korzystają na to światem językowym, mówią, że polityka to jest coś innego, tutaj te wszystkie teorie nie działają, cała ta teoria się nie sprawdza i przyjmujemy standardy polityczne i uczymy się na nowo do życia. Bardzo wolno moim zdaniem i nie korzystają z tego dorosłych wiedzy, jak się mówi, z zasobu ręki, no właśnie zdaje mi się na chaos. A teoria chaosu mówi, że to jest bardzo trudno ustabilizować taki system, powiedzmy. Więc oczywiście odpowiadając na to pytanie pana wprost, zawsze można coś zrobić, ale im gorsza sytuacja, tym więcej trzeba zrobić i jest to tym bardziej skomplikowane. Więc ja zawsze przyczyniam się
natychmiast przystąpić do swojego stanowiska i pozwolić, żeby ktoś, kto jest każdy z nas, kto potrafi właśnie szukać rozwiązania, to stanowisko daje. A to się nie zmieniło. I to jeszcze, panie doktorze, jedna rzecz mnie wielce nerwuje i właśnie też o to chcę teraz pana zapytać, bo z jednej strony tych zamachów, to fakt, jest coraz więcej, patrząc z perspektywy ostatnich lat, nie zanosi na to, żeby ta sytuacja uległa niestety zmianie, to oczywiście byśmy sobie tego życzyli. Z drugiej strony, patrząc tylko na ostatni miesiąc, we Francji wybory prezydenckie przebywa w drugiej turze Marine Le Pen, która była za ostrzeniem tej radykalnej polityki migracyjnej. W Niemczech z kolei z jedną z największych landów wygrywa partia Angeli Merkel, która, no, mówiąc w pewnym uproszczeniu, ale zaprosiła imigrantów do Europy. Z jednej strony sobie ruch gdzieś organizowane są takie marsze solidarności, pochody jedności, jednoczenie się z ofiarami, z rodzinami. Z drugiej strony, kiedy wyborcy w tych krajach zachodnich mają realną szansę na to, by zmienić ten kontynent międzynarodowej polityki względem tej fali migracyjnej, to by nie robił. Jak pan to interpretuje, jak pan to tłumaczy? Ja się tego cieszę, dlatego że uważam, że właśnie te społeczeństwa postrzegają zagrożenia właśnie jako wadli złożone i wiedzą doskonale, że nie ma te zagrożenia odpowiedzi prostej. Mm-hmm. Takie jaką proponowała właśnie moje mieszkanie, po prostu nie wpuszczajmy, wyrzućmy, zaostrzmy. Okej, trzeba zaostrzyć rzeczywiście regulacje prawne. Ja zawsze o tym mówię, że na przykład względem radykałów, tych, którzy podżegają do zbrodni, tych, którzy świadomie edukują bardzo młodych ludzi, którzy zamykają tego rodzaju dzielnice albo części miasta na wpływie innych kultur, żeby tworzyć właśnie grupę ludzi uzależnionych od tych właśnie radykałów. I w tych obszarach trzeba zmienić tę politykę. Ja mam wrażenie, że Macronka stanął do tych zmierza, on o tym zresztą mówił. Natomiast radykalne ruchy, takie jak proponuje pani Le Pen i wielu innych też radykalnych polityków europejskich, do czego one zmierzają. No, zwróćcie uwagę, no mówimy o jakimś wyrzucaniu muzułmanów z Europy, czy budowaniu murów. Przecież to jest jakiś świat zupełnie nierealny dla nas i nie korzysta absolutnie. To popatrzmy na to, ile muzułmanów jest w tej chwili w Europie. My w tej chwili mówimy o imigranci. Pod tym patrzem imigranci każdy sobie rozumie to, co chce. Bardzo wielu rozumie pod tym patrzem wszystkich muzułmanów. My rozumiemy, że na przykład w Wielkiej Brytanii Polacy są imigrantami i nie chcemy tego rozumieć. Wręcz wiele osób się oburza, że nie wolno jest stawiać, żeby porównywać Polaków z muzułmanami. No nie, nie można, bo to są zupełnie różne kultury, różne narodowości, różne style życia, ale jako imigranci jesteśmy bardzo podobnie tam traktowani. Całe szczęście my jesteśmy tą grupą, która nie powoduje, nie organizuje zamachów terrorystycznych, ale sam status społeczny w Wielkiej Brytanii jest bardzo podobny. A więc my musimy patrzeć na to, na świat jako bardziej złożony niż tylko polegający na budowaniu murów i wyrzucaniu. Dzisiaj mówienie o wyrzucaniu muzułmanów z Europy jest mówienie o jakiejś wojnie światowej. Dzisiaj jest to nierealne w sposób podejścia w ten sposób, dlatego się cieszę, że społeczeństwo zachodnie są na takim poziomie cywilizacyjnym, że rozumieją, że nie ma takich prostych metod i ten tani populizm, taki bardzo krótki jak Marine Le Pen, nie udało się to sprzedać, a nawet jak widzimy, mniej wyborów pokazał, że jej poparcie było znacznie mniejsze od zakładanego, czyli to nie było na poziomie, nam się zrozumieli, że to jednak nie jest właściwa droga i uważam, że bardzo słusznie. Natomiast pan Macron, moim zdaniem, zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, ale na wszelkie szanse i polityki do tego, żeby właśnie tą sytuację ustabilizować, ale stopniowo sprawiając odpowiednią politykę wewnętrzną, moim zdaniem to jest właściwa droga, a nie radykalne rozwiązania, które zawsze jeszcze bardziej kłopot i doprowadzą do radykalizacji obu stron. Czyli bez z naszej strony, nas wszystkich, rezygnowania z podróżowania i bez rezygnacji z chodzenia na przykład na koncerty. Nie bać się, oczywiście nie wiem, co to jest, ale nie ile z tej fali, co pan doktor radzi, tak wyglądały na to. Ja uważam tak, że nie powinniśmy chodzić, bo tak jak ja często się postawiam, że to jest absolutnie to, co nie zmienimy nasz styl życia, nasz sposób życia,
No jakby to jest cel terrorystów i to nie chodzi tylko o to, że to jest cel terrorystów, ale wtedy przygrywamy jakby mentalnie i jakby umysłowo tę całą walkę. Nie musi je chodzić, ale zwłaszcza w tym, że zmieniła się ta sytuacja i świat się zmienia, musimy poczuć bardziej szeroko otwarte, musimy postrzegać ewentualne sytuacje, które mogą sprawiać zagrożenie właśnie odpowiednio i być gotowym do tego reakcji. Mieć w głowie takie odpowiednie, jak to się w Polsce nazywało, standard operations procedures, czyli procedury takie standardowe, które powinny się reagować w sytuacji właśnie zagrożenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Miałem taką komentarz do dr. Maciej Milicanowski, gdyż to jest informatyki i zarządzane do tego, że panu się panu było spotkanie do tego powiedzenia. Dziękuję bardzo. A już teraz podsumowanie tego, co ciekawe w przestrzeni internetowej i do tego społecznościowo redaktor Maciej Milicki, dobry wieczór.
22:22. Polskie Radio 24. Prezydent Andrzej Duda przegłosował referendum w sprawie nowej konstytucji. Odbyło się 18 listopada 2018 roku. Na to przyłączy się do koalicji walczącej z tzw. prawem islamskim, tak twierdzi francuska agencja OSCE, powołując się na źródła dyplomatyczne. Rząd przyjął przygotowany przez resort kultury projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Prezydent Andrzej Duda chce, by referendum w sprawie nowej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 roku Międzynarodowego Narodowego Święta Niepodległości. Andrzej Duda w orędziu radiowo-telewizyjnym zwracał uwagę na symbolikę Polsce, to najlepszy moim zdaniem dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. I te kierunki po raz pierwszy w historii nakreśli całe nasze społeczeństwo. Wierzę w to głęboko, że nikt wyrażonej w referendum opinii narodu podważał nie będzie. Późniejszą pracę uwieńczy projekt nowej konstytucji dla Rzeczypospolitej. Polska potrzebuje nowej konstytucji, by sprawniej i skuteczniej się rozwijać, mówił Andrzej Duda. By mogła być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwem, gwarantującym obywatelom wolność i równość. Prezydent zwrócił się do Polaków, by oddali swój głos w referendum i zdecydowali, jaka ma być nowa konstytucja. Zapraszam wszystkich do udziału w tym dziejowym zadaniu. Bez względu na wyznanie, poglądy polityczne i światopodobne. Wspólnie zapiszmy naszą nową konstytucję. Konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich. Prezydent zapowiedział zorganizowanie referendum w czasie swojego wystąpienia 3 maja. NATO przyłączy się do koalicji walczącej z państwem islamskim, tak twierdzi francuska agencja Transpress, powołując się na źródła dyplomatyczne. Według nich decyzję o wyłączeniu się do koalicji podjęli już ambasadorowie państw członkowskich sojuszu. Jutro zatwierdzają na szczycie w Brukseli przywódcy tych państw. Przystąpienie NATO do koalicji walczącej z państwem islamskim byłoby spełnieniem oczekiwań amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który domagał się, aby sojusz bardziej angażował się w walkę z terroryzmem. Choć kraje członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego wspierają międzynarodową koalicję, od dawna to sama organizacja na razie unika poważniejszego zaangażowania, ograniczając się m.in. do udostępniania koalicjantom samolotów rozpoznawczych z systemem Ajax. Sojusz do tej pory bezpośrednio nie angażował się w walki. Zwiększenie wpływu ministra sprawiedliwości na powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów. To główne założenia projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Propozycję popiera PiS, a większość klubów opozycyjnych chce odrzucenia projektu. Lecowy przydział spraw i surowego odpowiedzialności nie zmienić składu powracających w sojach. Pani poseł PiS, Bartłomiej Wróblewski, podawał i sprzedał kością postępowań w sądach. I równomiernemu obciążeniu firm elektroniczny system wzorowania niemieckim, który ma ważyć. Rozwiązanie poszczególne sprawy. Poseł PO Robert Kropiwnicki mówił, że w sądach podwoiła się liczba zaległych spraw, a nowy projekt ułatwi tylko wymianę kierownictw sądów. Sądownictwo idzie w górę ten zapas, a góry się tutaj niemieckim zawodem kadry i coraz kadry. Zdaniem Kamilika Szybkiewicz z Nowoczesnej zasada losowania sędziów do spraw będzie fikcja. Podporządkowane w ogóle prezes sądu będzie mieć przemiar sędzi pomiędzy wyborami. I powstaną więc całe wydziały, które będą podpuszczone do 500 stopni. Te argumenty odrzucał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Przeniesienie za zgodę w ramach sądu to jest dopiero w tym projekcie. Czy ten projekt ogranicza dzisiejszą dowolną prezesów sądu w przenoszeniu? Odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu to PO i Nowoczesna. Haroldo Moros, Polskie Radio. Rząd przyjął przygotowany przez resort kultury projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Ma on pomóc w lepszej ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego, który obecnie regularnie płaci.